Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale, w którym pokażę wam odświeżony poradnik do biznesu z hangaru, czyli do przemytu. Tak się składa, że w tym biznesie w ostatnim DLC zmieniło się i to bardzo dużo i wszystkie te rzeczy wam w tym odcinku pokażę. No i też porozmawiamy sobie, czy w ogóle warto teraz robić ten biznes. Na wstępie przypominam też o zostawieniu subika, jeżeli ktoś z was tego nie zrobił, jeżeli ktoś z was jest nowy na tym kanale, żeby nie przegapić kolejnych takich materiałów, a w najbliższym czasie mam pewne plany. Ale przejdźmy już tutaj do konkretów. Dwie kluczowe zmiany, jakie pojawiły się w ostatnim DLC, to przede wszystkim, że teraz przy imporcie mamy do wyboru, czy chcemy towar importować drogą lądową, czy powietrzną. Droga powietrzna to nic innego jak misje, które do tej pory były w hangarze, tutaj się nic nie zmieniło, ale z kolei misje lądowe to zupełnie coś nowego w tym DLC i muszę od razu przyznać, że po ogrywaniu ich przez kilka godzin są 100 razy lepsze. Są krótkie, proste i praktycznie wielu z nich można, tak jak ja teraz na ekranie, podlatywać nowym myśliwcem, zabierać paczkę i dostarczać ją od razu do hangaru. To samo tyczy się sprzedaży. Jeśli chcemy sprzedać towar, to także mamy wybór, czy chcemy to zrobić lądowo, czy powietrznie. I w sprzedaży lądowej mamy praktycznie 50% szansy na to, że pojawi się tylko jeden pojazd, więc fajnie, jeśli ktoś gra solo. Druga zmiana to technik, który pojawił się w hangarze. Jakiś czas temu Rockstar dodał w biznesie paczkowym techników do magazynów, w których jak będziemy klikać, to będą nam dostarczać towar i na takiej samej zasadzie działa technik w hangarze. Ale mimo, że w biznesie paczkowym jest to spoko, tak w hangarze osobiście odradzam używanie technika, bo tutaj problem z nim jest taki, że dostarcza on randomowy towar, a nas w tym interesie interesują tylko trzy z nich, czyli narkotyki, chemikalie i farmaceutyki, ponieważ te trzy rzeczy najbardziej się opłacają. Wszystko inne, co ściągnie technik, to właściwie śmieci, które nie warto trzymać, tym bardziej, że na przykład za dużą ilość narkotyków albo chemikali dostajemy dodatkową premię, która jest bardzo duża. Ale może o tym później w materiale. Jedyna sytuacja, kiedy warto korzystać z technika, to taka, kiedy w ogóle nie zamierzacie robić tych misji, tylko zamierzacie uzupełniać magazyn tylko z tych paczek, które technik sprowadzi. Bo mimo, że on swoje kosztuje, to jednak zawsze praktycznie wyjdziecie na plus tym, co sprowadzi. No i to w sumie tyle, co się zmieniło w hangarze w ostatniej aktualizacji, ale pewnie zastanawiacie się, czy te zmiany sprawiają, że ten biznes teraz się opłaca. No i może zacznijmy najpierw od czasu, jaki teraz potrzebujecie, żeby ten cały hangar zebrać do pełna. Jakiś czas temu nagrywałem poradnik o tym biznesie, jeszcze na tych starych misjach i wtedy, żeby zapełnić solo hangar, potrzebowałem 6 godzin, a żeby zrobić to z pomocą innych graczy, potrzebowałem 2,5 godziny. No i sprawdzałem to ponownie na ostatnim live'ie, tylko na tych nowych misjach, tych misjach lądowych. I teraz, żeby zapełnić taki hangar solo, to potrzebowałem 5 godzin, czyli godzinę mniej. Jednak tutaj ważna adnotacja, robiłem to nowym myśliwcem Rage'u. Jeśli będziecie ściągać paczki opresorem MK2 albo samochodem, to gwarantuję wam to, że zajmie wam to jeszcze dłużej. Z kolei, kiedy było kilka osób w organizacji i mieliśmy możliwość ściągania 4 paczek na misję, a nie tylko jednej, kiedy to się dzieje grając solo, to magazyn zapełniliśmy w nieco ponad 1,5 godziny, czyli niemal godzinę szybciej niż to było wcześniej. Tutaj warto też zaznaczyć, że ściągaliśmy paczki naprzemiennie, to znaczy raz narkotyki, raz chemikalia, dlatego że w tym biznesie jest coś takiego jak ogranicznik czasowy, który teraz widzicie na ekranie. Po prostu jak ściągniecie takie narkotyki, no to trzeba długo czekać, żeby znowu odpalić misję na ten towar. Więc najlepszy sposób to robienie dwóch towarów na raz, tak żeby na koniec w magazynie było 25 paczek narkotyków i na przykład 25 paczek chemikaliów, co sprawi, że odpali wam się premia za ilość towaru. No ale jak to się przekłada na zarobek? Za 25 paczek narkotyków albo chemikaliów, albo farmaceutyków, no bo te trzy towary przypominam, że najbardziej się opłacają, dostajecie 1 012 500, czyli łącznie za posiadanie 25 paczek tego i tego dostajecie 2 025 000. Ale pamiętajcie też, że jest coś takiego jak premia za publiczną sesję, bo jeśli sprzedacie towar na publicznej sesji, gdzie jest minimum 25 konkurencyjnych osób, to dostajecie dodatkowo bonus 50%, więc wtedy na przykład za takie 25 chemikaliów dostajecie 1 518 750, a łącznie za sprzedanie obu rzeczy 3 037 500. Teraz, łącząc te informacje z czasem, okazuje się, że solo na godzinę zarabiacie na tym biznesie 607 500, czyli totalnie to się nie opłaca, nawet na premię razy dwa. Nadal więcej zarobicie na Kajo Periko czy na padach na kasyno, gdzie w ogóle nie musicie się przejmować publiczną sesją, gdzie nie ma ryzyka stracenia towaru i gdzie misje są o wiele przyjemniejsze. Z kolei sytuacja się bardzo zmienia, jeśli gracie z pomocą trójki innych graczy, bo wtedy zarabiacie na godzinę 1 822 500, a na premię razy 2 3 645 000. Zaznaczam, to jest zarobek na godzinę.
Więc wniosek jest taki, że hangar jest aktualnie przepotężnym i największym narzędziem do zarabiania w GTA Online, ale tylko wtedy, kiedy macie jakiś kumpli do pomocy. Jeśli gracie solo, to nie warto nawet próbować, chyba że z technikiem, który całą robotę zrobi za was i z którym zawsze będziecie kilkaset tysięcy do przodu.